rozprasza się, za dużo show jest wokół niego. Najbarwniejsza na pewno postać naszej ekipy, tacy są potrzebni w sporcie. Jedni widzą jego wypowiedzi w kontekście trochę żartobliwej, ale jest spontaniczny, radosny. Natomiast niewątpliwie klasa sportowa, bo przecież w zeszłym roku współzwycięstwo ex aequo ze Schlierenzauerem w Oslo dowodzi, że to jest zawodnik. Długo, długo przybiera tę pozycję, czy traci na progu, żeby nie było tego wrzutu. I jak daleko poleci, w granicach 120 metrów może przekroczona była ta czerwona linia. Jednak nie, 118,5. No i warunki takie, powiedziałbym, neutralne w przypadku Piotrka, bo odjęty punkt i 9 dziesiątych, a więc wiatru niemalże nie było. Trochę zachwiane lądowanie, no ty sędziowskie od 17 do 17,5 punktu. To jest 13 miejsce Piotra Żyły. Oczywiście jeśli będzie druga seria, to on się do niej także...